Namalowana! Namalowana trawa. Nie, malowana. Nie. Jak nie? To jest prawdziwą. Malowana. O. Malowana, widzę przecież, że jest malowana. No bo jest zima, no to no. Trzeba pomalować. Jaki jesteś postrzegawczy, ja pierniczę. Faktycznie, namalowana trawa. Jak za czasów średniowiecznej komuny, nie? Wydało się, malują trawę w Korei Północnej. W Korei Północnej nie wszystko jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Czasami wprawne oko jest w stanie wychwycić pewne szczegóły, które okazują nam realia za kulisami. Jest to kraj wielkich kontrastów, gdzie trudno uwierzyć, że dalej jesteśmy w tym samym kraju, wyjeżdżając z miasta. Dzisiaj jest nowy rok, 1 stycznia 2020 roku. Pokażę wam, jak spędziliśmy ten dzień w Pjongjangu i poza nim. Zaczynamy od wizyty pod pomnikiem założenia Partii Pracy Korei, która niepodzielnie rządzi Koreą Północną od momentu powstania tego kraju. Idziemy na imprezę? Patrzcie, pod pomnikiem założenia partii jest impreza świąteczna. Dzieci. Ile dzieci się bawi? No. Dobra, idziemy? Festyn. Hello. Hello. Ten wiel ciuka hamnida. Ale wesoło. Ciężarówka służy do propagandy, teraz służy popuszczanie muzyki dla dzieci. To ja rozumiem. Noworoczna atmosfera w Pjongjangu, powiem wam, jest niesamowita. Chyba Hanka się nawet nie spodziewała, że tu będzie tyle dzieci, że taka zabawa tutaj jest. Bo była zdziwiona, jak tu podjechaliśmy. Impreza dzieci chyba już się kończy, jak na zawołanie. Ale to ciekawe, że macie propagandową szczekaczkę, która właśnie puszczała muzykę dla dzieciaków. Ale jak na zawołanie, wszystko się skończyło. Kolejne grupy turystów zdziwione. Bałwany są super. Bałwan na tle pomnika Partii Pracy Korei. A tu jest jakieś spotkanie partyjne chyba. A nawet propagandę tutaj. Bawon jest niewiarygodny. Hello, happy new year. Hello. Bye. Dzieciaki ustawiamy w szeregu. Bye. Happy new year. Bye. 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 Bye bye. Bye bye. Happy New Year. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Happy New Year. Jaki piesek. Trudne z nich zdjęcie. Za dużo wrażeń jak na jedno miejsce. Psy, dzieci. Co tu się dzieje?
Biliśmy także do parku wodnego Musu, żeby się nieco rozgrzać. Wiele razy już byłem w tym parku i zawsze się tutaj dobrze bawiliśmy. Dzisiaj nie było dużo odwiedzających w porównaniu do moich poprzednich wizyt. Jest to fajne miejsce, żeby odwiedzić i zobaczyć, jak średnia klasa mieszkająca w Pyongyangu spędza czas wolny. Co za poświęcenie! Co za poświęcenie, proszę Państwa! Co za emocje! Komentujcie i łapkę w górę, pamiętajcie. To jest jakaś mucza. Patrzcie, jak się wszyscy bawią. Tak wesoło. Czas na wizytę w metrze. Pasażerowie w oczekiwaniu na pociąg czytają gazetę robotniczą wywieszoną na stojaka. Niektórzy przeciwnicy wycieczek po Korei Północnej twierdzą, że nawet metro jest ustawione. Z tym akurat się nie zgadzam. Widać w pociągach normalnych ludzi jadących do domu, do pracy. Jest to raczej jeden z tych momentów w Korei, które nie są skryptowane w żaden sposób. Posiadanie auta jest praktycznie nieosiągalne dla większości mieszkańców. Do niedawna kupno auta przez zwykłego obywatela Korei Północnej było prawie niemożliwe. Można je było dostać w nagrodę od rządu, na przykład w zamian za sukcesy sportowe. Obecnie można spotkać już trochę aut prywatnych na ulicy. Można je poznać po żółtych rejestracjach. Jest to jednak wciąż przywilej dla nielicznych i większość społeczeństwa używa transportu publicznego lub dojeżdża do pracy rowerem. Próbujemy wynająć dorożkę tym osiołkiem, kucykiem, konikiem. Yes, we would like to ride. How much? Łukasz już zmęczony, że nie miał autobusem. Chodźcie, przejdziemy. Słuchajcie, chcieliśmy wziąć konika, a pan się zmieszał. Bo jest afera, bo obcokrajowcy chcieli wziąć... zapłacić koreańskimi wonami. Tak, chciałem zapłacić i chłop nie wiedział, co w ogóle ma zrobić. I nie możemy wziąć konika, no. Ale obiecali, że później. Ale obiecali, że później, bo muszą tu zastanowić się, jak w ogóle... Chłop się wystraszył, bo chyba pierwszy raz zobaczył kogoś z innego państwa, i z który chciał wziąć w ogóle konia sobie, pojeździć po zoo. No ale to nie zostało przewidziane w programie, nie? Zobaczymy, czy nam się uda kupić coś w sklepie. Poczekaj, chodź. Podjedź. Dawaj do sklepu. Jak się mówi po koreańsku? Anioł Hasimnika. Nie? Anioł Hasimnika. Anioł Hasimnika. Anioł Hasimnika. No, no. Co chcecie kupić? To jest jakiś ser. Nie, to są chrupki. To są chrupki. To ma... To na słodko, tylko do dzieci wszędzie. Nie bierzecie jednak? Zobaczymy coś dalej, zobaczymy coś dalej. Czyli co tam jest? No, robicie coś? O, taka buła. O. To może być fajne. Bułeczki bierzecie? No, no to weź bułki. No, dawaj. On ma imika? Mhm, dawaj. Pan. Pan da galemika, tak. Tworzymy historię. Tworzymy historię, spróbujemy. Co rolimi da? Ktoś chce jeszcze? No ja zjem. No to ile? O, Malinka? Ja wam kupię. Co oni mi da? Co nie? Tysiąc. Tysiąc. Albo dwa. Dwa tysiące. Dobra, dwa. Jest. To jest tysiąc. To jest tysiąc. Rozciągamy drugi tysiąc. A tu mamy pięć koła. Dawaj. San? Rozwaliłeś system, Łukasz. Czemu? Takie są fajne paróweczki. Słuchajcie, jakby ktoś był skłonny zjeść. Nie, ja będziesz to jadł? Nie. Nie chciał obciąć. No, daję resztę. Uciekł. Bo nie da się jedzenie. Do koła. Nie, no ty zmieniaj ten bryczko. On myślał, że ty chciałeś za nim jechać. Konią no tak, to nie, no ja taki nie da się jedzenie. Powiem wam, Łukasz tutaj zrobił coś niespotykanego. Udało mu się kupić bułkę za 2000 wonów. Zrobiliśmy zakupy, Tomek, kupiliśmy bułki, słuchaj.
kurde. No. Ja głodny jestem. Moja bułka. No. Poczekaj, ja może spróbuję, może mi nie wysmak. No. Mmm, cebularz. No. Dobre. Ale to dobre jest. Super ta bułka. Tomek, bierz. To jest naprawdę eleganckie. I takie, że to ja lubię. Widzicie? Korea się zmienia, już można coś kupić w kiosku. Za koreańskie wony. Wielki sukces. Udało nam się kupić samemu bułkę. Za koreańskie wony, bez ingerencji koreańskiej przewodniczki. Takie spontaniczne momenty dają dużo radości. W trakcie wycieczki, gdzie często się słyszy, nie da się. Trudno to sobie wyobrazić, jak się tam nie pojedzie i nie poczuje tego na własnej skórze. No takie są uroki turystyki w Korei Północnej. Pozwala to nam docenić bardzo to, co my mamy na co dzień i uczy nas, jak się z tego cieszyć. Opuszczamy Pjongjang i jedziemy do Wonsan, oddalonego o około 160 km na wschód od stolicy. Autostrada w tym kierunku jest praktycznie pusta. Co jakiś czas przejedzie auto lub autobus. Po obu stronach drogi same góry i skute lodem pola. Tak wygląda większość Korei Północnej. To, co tutaj widzicie, pozwala wam sobie wyobrazić, jak wygląda większość powierzchni tego kraju. Widzimy po drodze typową scenę. Okoliczni mieszkańcy wiosek zbierają się przy drodze i czekają na jakieś auto, które ich podrzuci, albo uda im się kupić bilet na autobus. Poruszanie się po kraju jest zazwyczaj mocno ograniczone i trzeba mieć przepustki, żeby pojechać do innej prowincji, a tym bardziej do Pjongjangu. Przed pandemią wielu Koreańczyków jeździło po kraju, czasem przekupując strażników, żeby handlować i zarabiać na życie. Obecnie jest to mocno ograniczone przez restrykcje związane z koronawirusem i wiele osób straciło cenne źródło dochodu. Po przejęciu rządów przez Kim Jong-una władze de facto zezwoliły dużej części społeczeństwa na prowadzenie swoich prywatnych biznesów. Wielu dało to szansę na lepsze życie także na prowincji. Epidemia oraz nowa polityka gospodarcza ogłoszona na ostatnim zjeździe Partii Pracy Korei może w tym roku mocno ograniczyć sektor prywatny i przywrócić stary system gospodarki centralnie sterowanej. Z pewnością wpłynie to na standard życia mieszkańców Pjongjangu oraz na prowincji. No, ale widok na zewnątrz jest zabójczy. Tu mamy miasto Wonsan po prawej. Tu jest jeszcze jeden hotel w Wonsan, wybrzeże. Tam znajduje się, to jest molo i latarnia, a tam po drugiej stronie, to co widzicie, to jest ten nowy ośrodek turystyczny, który teraz się buduje. Zobaczcie, jakie jest ogromne, kilkunastopiętrowe budynki. Widać jeszcze, że są żurawie, czyli cały czas prace są w toku. Kiedy to zostanie otwarte? Przypuszczam, że w 2020 roku i gwarantuję, że my się tam wybierzemy. A to jest lotnisko Kalma. Jest tam międzynarodowe lotnisko, słuchajcie. Rzadko cokolwiek tam lata, ale jak się uda załatwić czarter, to może tam polecimy. I kolejne obiekty. Mieszkańcy Wonsan też bawią się w Nowy Rok. Na głównym placu miasta przed pomnikami wodzów jeżdżą maleńkie auta z dzieciaczkami. Niektóre dzieci bawią się na rolkach lub ganiają z rówieśnikami. O Wonsan dowiecie się więcej w kolejnym odcinku z tej serii. To już prawie koniec moich odcinków nagranych w Korei Północnej. Na kanale będę głównie umieszczał wiadomości z KRLD, odcinki o ciekawostkach na temat tego kraju oraz analizy tego, co zobaczyłem w trakcie moich 9 wyjazdów do Korei Północnej. Nie wiem, kiedy będą możliwe kolejne wyjazdy. Mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się ponownie pojechać do Korei Północnej i zobaczyć, czy ten kraj się w jakikolwiek sposób zmienił. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że was zaciekawił. Zachęcam do zostawienia subskrypcji tego kanału, bo już niewiele nam brakuje do 100 000. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia w Pjongjangu.